Cześć, siemanko, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów, fanów w odcinku 173 sezonu drugiego dziennika z Minecraft. I w tym oto odcinku mam dla was taki specjal, nie będę się za bardzo tam spieszył, bo to jest moim zdaniem szybka robota, a trzeba właśnie ją wykonać. Może najpierw dla rozluźnienia i dla relaksu zejdziemy sobie tam bardzo, bardzo, bardzo nisko w tej drabinie naszej i tam powinny być farmy z różnego rodzaju fajnymi czy niefajnymi marchewkami, o na przykład. I tutaj też będę mieć nasiona buraka, dlatego też no nie mam chyba aktualnie wolnych miejsc, chyba że tutaj jakoś, o jedno się znalazło. Będą nasiona buraka, będzie można te buraki sadzić i legalizować i w ogóle, nie? Jeść, tak buraki się je. Albo karmi nimi świnie, z tego co mi również wiadomo. Albo z buraków można robić też czerwony barwnik, to też tak słyszałem. Dobra, ale dzisiaj temat główny odcinka, a więc dobra, nie skaczmy już na tym jak golem, tylko ten golem mam nadzieję, że jakoś się ogarnie i nie będzie tutaj wchodzić na te tory. Inaczej byłoby mi bardzo, bardzo, bardzo przykro. Teraz tak, rozwiązujemy zagadkę, znaczy rozwiązujemy problem tutaj tych torów i zaraz wam powiem na czym on polega. Bo jeżeli nie wiecie na czym on polega, no to nie można go rozwiązać. Mianowicie tak, to jest potrzebne i to jest potrzebne i może jeszcze jakieś bloki są potrzebne, tak to nic więcej. Bo chodzi o to, że pierwsze, powiedzmy, że chcemy jechać do bazy beta. Chcemy jechać do bazy beta, więc pierwsze musimy włączyć to w lewo, pierwsze lewo, a potem musimy włączyć jeszcze drugie lewo. Czyli żeby się przełączył najpierw ten tor tutaj na jazdę w lewo, a potem ten następny tor na jazdę też w lewo, czy jak tam to jest zrobione. Tak, żeby prowadziło nas do bety, a nie do portalu endu. I teraz tak, cała historia będzie polegać na tym, że klikając tylko ten przycisk, będzie się również zmieniało to. Taki jest właśnie cel. I w drugą stronę, czyli na przykład będę chciał jechać do bazy gamma, to również będzie się zmieniać to, czyli to, że jadę do bazy delta. Trochę to pokręcone, ale zacznijmy od tej strony, bo ta jest prostsza. I tak, na razie oba są wyłączone, ale chodzi o to, że gdy włączę ten, no to ten też również będzie włączony czy wyłączony? Kurczę, tutaj trzeba też te pochodnie, bo one na razie są wszystkie włączone, tak? Więc jeżeli teraz wyłączę ten, okej, okay, powiedzmy, znaczy tak w cudzysłowie wyłączę, nie? Bo on jest teraz wyłączony, no to nie powoduje zmiany tego, nie? I w tym jest cały teraz problem. Że będziemy musieli sobie tam zobaczyć jak są te na zewnątrz te poprowadzone te pochodnie, coś pozmieniane jest czy nie, czy właśnie nie. Tutaj, już wiem dlaczego zrobiłem świecące się. Z prostego powodu zrobiłem świecące się, że można było sprawdzić czy to działa, czy to nie działa. Także bardzo, bardzo prosta tam technika, prosta metoda. Ale właśnie, ale jest takie ale, które no trzeba, należy i musi być zrobione. To miałem podłączyć do tego, ale musimy wszędzie zrobić podwójną negację. To oznacza trochę problemów, wiecie? Czy można by było zrobić tą negację tu gdzieś na wyjściu? Byłoby to najprostsze. Tak, można zrobić tutaj na wyjściu. I to by było całkiem fajne. No, aha. Nie mam pochodni, bo nie wziąłem. Nie myślałem, że one potrzebne. A, jednak będą. Jednak nie jest to takie proste, jak się tak wydawało z początku, ale cel jest szczytny i musi tak to być zrobione, tak że wszędzie taka negacja.
To na początek. Później będzie trzeba zrobić kolejną negację, żeby się nam sygnał nie zepsuł, ale zanim to zrobimy, to... To tak. To tutaj. Dobrze? Chyba dobrze. Chyba dobrze, że tylko w tą stronę będzie się zmieniać sygnał, prawda? I aha, i teraz jest włączony, no i elegancko. Chociaż świeci nam się tylko to, to mamy włączone te dwa. Włączone, ale powinny być wyłączone tak naprawdę, bo sami zaraz zobaczycie. Dlaczego? Kurde, jak ja tutaj to wszystko pomieszałem. Jakbym dał tak, też by było? No chwila, bo to by było prostsze, bo nie musiałbym tutaj psuć zejścia w dół. Bo tak to nie mogę tam zejść potem. I to rodzi kolejne problemy. Ciekawe, czy by tak też było. Pora na test. Działa. A skoro działa, to dobrze. Resetujemy sobie. I teraz tak, wszędzie trzeba dać kolejną negację. Myślę, że to jest tylko czysta formalność, bo zobaczcie, raz, mamy negację. Dwa, mamy negację. Tutaj, kurczę, będzie ciężko. Nie będzie tak łatwo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, musiałem policzyć dla pewności. Tutaj damy negację. Dam radę? Będzie działać? Nie, no nie wiadomo, nie? Tak trochę nie za bardzo. Ale jeżeli dam negację, nie trzeba będzie dawać repeatera, więc... Tak, więc nie trzeba będzie dawać repeatera. Tutaj mamy negację, tutaj mamy negację, tutaj też mamy negację. Tutaj też mamy, tutaj jeszcze nie mamy. Tak mi się wydaje. Nie, tutaj już mamy. Dałem w trzech. Gdzieś czy jeszcze brakuje jej? Tutaj. Tak? Tutaj. Ho. A to po co tu jest? Aha, bo wszędzie dawałem w tym miejscu repeater. Żeby to już było takie usystematyzowane. Jak dam tak, to będzie działać czy nie? Dam tu jakoś inaczej negację, to czy to będzie działać? Jakbym tutaj dał negację? No musimy bardziej naokoło pojechać. Bo to jest najlepszy sposób i nic innego nie będzie. Jeżeli chcecie w takie coś bawić, no to musimy. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Tutaj damy sobie... Nie. Nie, damy sobie ją normalnie, nie? Okej, damy sobie ją tutaj. I też będzie działać. Dobra, pora na testy. Pora na testy, jakby mi ktoś tam nie wierzył w to, co dzisiaj robiłem, w sens tego i w ogóle. Bo pewnie będą takie osoby, że Squidu, co ty robisz, że to było takie dobre, że robiłeś to w pierwszym sezonie i co, teraz dopiero cię oświeciło. Tak samo, jak pamiętacie, tutaj kiedyś był taki błąd w kolejce. Ja to na to poświęciłem chyba jeden z odcinków. Tutaj był jakiś błąd, że była tutaj... Były tutaj tory napędzające jednocześnie gdzieś z przyciskiem i przyciskiem i to się jakoś gryzło, że był tu przycisk obok toru napędzającego, nie? I to się jakoś tam gryzło wzajemnie. Był taki błąd, ja o nim pamiętam. Dlatego też przestrzegam wszystkich przed różnymi błędami, abyście ich w życiu nie popełniali i tyle. Dobra, ale tak, pora na testy, czyli to będą krótkie takie testy, teściki, że na przykład jedziemy sobie teraz na środek, znaczy ten. Aha, jeszcze jedno, bo będziecie znowu mi mówić, że... Dobra, ja do tego wywrócę zaraz. Na razie testy. Bo tam chodziło głównie tylko o to, że jest... Nazwa źle napisana, nie? Dobra, na prosto zdało egzamin. Z tym, że ja muszę teraz łapać ten wagonik. Dawać go.
Ej! Dobra, tutaj był tor napędzający. Teraz pora na test od bety i od endu. Z tym, że mam inny trochę pomysł. Przejdźmy sobie na drugą stronę. Kurde, no nie! No po prostu, no nie! Wkurzyłeś mnie, ziom. Dostałem kwiatki i 5 sztuk żelaza. No zawsze trochę żelaza odzyskałem, nie? A dyni mi nie szkoda. Nie, bo jego się nie robi z dyni. Czy się go robi z dyni? Chyba tak. Dobra, mniejsza z tym. Miał być test na betę. Czyli tutaj. Klikamy tylko jeden przycisk i powinny się zmienić. Dobra, nie. Najpierw klikamy tylko jeden przycisk, ale ten. Na end. Zobaczymy, jak to będzie działać. No. Powinno to działać całkiem fajnie. Perły mam, także użyjemy sobie pereł. Jak będę jechać do bety, będzie mi lepiej z perłami. I teoretycznie teraz powinienem trafić do endu. No, dobrze, jest przełączone wszystko, także spoko. Okej, okay. Możemy wracać, bo nie ma tutaj nic ciekawego. Tory tam są nierówne w tym endzie, ale to może poprawię w kolejnym nam sezonie, bo teraz mi się za bardzo tam nie chce. Myślę, że w tym sezonie i tak dużo już zrobiliśmy. A jakieś mini poprawki, no jak widać, nawet przy tej kolejce w bazie beta, która była tak bardzo, w bazie alfa, kolejka, która była epicka, były potrzebne, nie? Dobra, zaraz pojedziemy tą samą drogą. Tylko, że pojedziemy tą drogą właśnie tylko i wyłącznie do bety, czyli jeden przycisk klikam. Zaraz zmienię też tabliczki, bo pisaliście mi, że zmienił z tabliczki. Z tego powodu, że się nie daje kropki po cyfrach rzymskich. Tak mi napisaliście. Dlatego pamiętajcie, no nie wiem, może wam się to przydać gdzieś w szkole czy coś, że się nie daje kropki po cyfrach rzymskich. Ja o tym nie wiedziałem. Będziemy sobie siedzieć w wagoniku, bo jeżeli siedzimy w wagoniku, to on jedzie szybciej. To już pamiętacie z tej bazy, którą robiłem tam w Endzie, znaczy ze stacji kolejek. Nie w Endzie w sumie, tylko właśnie gdzieś tam przy portalu do Endu. No i zobaczmy na układ torowiska. Działa. Znaczy to działa z tego względu, że ewidentnie zmieniłem. Dobra, te perły się na nic nie przydadzą. Zmieniłem tutaj oczywiście bezpośrednio ten tor, ale zmienił się również tor do jazdy w lewo. Także wszystko elegancko się zmieniło. Bo tamten przycisk poprzedni do jazdy do endu miał tylko takie działanie, że jedziemy sobie tylko w lewo, a ten przycisk jazdy beta miał takie działanie, że zmienia ten tor, ale przez to, że dałem repeater, czyli to przekaźnik, no to zmienił się również ten poprzedni.
Czyli pojechaliśmy w lewo, a nie prosto. No i wszystko działa. Tak zakładam. Jedna linia stąd nie jest nigdzie połączona, ta do jazdy do bazy Gamma, bo nie wykopałem jeszcze dla niej korytarza. Także ta linia, która prowadzi do bazy Gamma, nie ma jeszcze żadnego korytarza, a my sobie teraz zmienimy nazwy. Teraz tak, mamy 4 tabliczki. Ojej, zapomniałem teraz to, gdzie było. Dobra. Baza Beta. Może 5? Albo 2? Albo nie wiem. Baza Beta. Tutaj end, to niech będzie baza. Ostatnia litera alfabetu greckiego to jest omega. Baza omega. A to jest prosto, aha, tu jest omega pustynia. Dobra, to jakoś zmienimy. Tutaj niech będzie baza. Tutaj było co? Delta. Delta. Czyli że w lewo tylko jedziemy. A tutaj było to, że nie dość, że pojedziemy jeszcze w lewo, bo jest przekaźnik i będzie aktywna ta baza Delta, to będzie jeszcze aktywna baza Gamma, czyli coś, co jeszcze nie zostało zbudowane, a będzie. Kurczę, skończyły mi się te nazwy, nie? Na pustyni jakąś bazę budujemy, czy nie? Nie no, można by. Tak w teorii coś zbudować, zwłaszcza, że mam dużo kamienia i tam bym chciał wybudować zamek może. Taki nieśmiały plan trochę. Tylko, że nie wiem, jakie są jeszcze te... litery greckiego alfabetu, nie? Bo tak to nazywałem swoje bazy, ale to od tego sezonu. Tak nazywam swoje bazy. Ale już się tak przyzwyczaiłem do tego bardzo. I mi się to spodobało. Więc mamy alfę. Tu jest alfa. Baza alfa. Jak widać, ładnie jest napisane. Nawet. Wow. Ładnie jest to napisane, że tu jest baza alfa. To jest jeszcze delta. Może epsilon. Coś takiego. Tak mi się coś kojarzy. Że coś takiego jest. Tak mi się coś kojarzy, że coś takiego jest. A skąd mi się to kojarzy? Ze szkoły. Kurczę, no, ze szkoły, bo ja się przygotowywałem do rozszerzonej matury z matematyki i tam jak była planimetria, a no to opisywaliśmy kąty w figurach różnymi właśnie greckimi literami alfabetu i tak mi się przypomniało właśnie to. Także chyba mam rację. Chyba mam rację, to ja mam 6 baz różnych, a w tym gotowe są tak. Gotowa jest alfa, gotowa jest beta, gotowa jest delta. Omega w sumie też kiedyś była gotowa, ale musiałem ją usunąć. Szkoda. Szkoda, naprawdę szkoda. Może zbudujemy ją na nowo. W kolejnym sezonie. Będą 3 bazy do zrobienia w jednym sezonie. Ambitnie. Dobra, no to tyle w tym odcinku, w tym przeepickim odcinku, który miałem wam do pokazania. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, klikajcie łapki w górę, magiczny dzwoneczek na was czeka. Pozdrawiam was, na razie, pa i cześć.